Już niedługo, bo prawdopodobnie w przyszłym roku użytkownicy kotłów na paliwa stałe będą zmuszeni do wymiany urządzeń na nowe, ekologiczne, na urządzenia posiadające klasę piątą, bądź również posiadające certyfikat ekologiczny EcoDesign, który jest nadany przez ta dyrektywa przez Unię Europejską, no jeszcze bardziej obostrzając wymagania emisji spalin. Chodzi o to, że kotły, które są zamontowane dzisiaj w domostwach, w gminach, w powiatach, prawda, no dużo emitują do atmosfery pyłu, tlenków azotu, tlenków węgla. Kotły klasy piątej spełniają wszystkie najwyższe wymagania europejskie. Mogą być montowane zarówno w każdym miejscu Europy, jak i u nas w kraju, więc tutaj no duży nacisk producenci krajowi kładą obecnie na unowocześnienie, prawda, kotłów na paliwa stałe. W nowoczesnych kotłach na paliwa stałe możemy palić zarówno ekogroszkiem, bo ekogroszek również jest przewidziany do kotłów klasy piątej. Możemy palić pelletem, możemy palić ziarnami zbóż, wszelką biomasą. Jest tutaj szerokie spektrum, prawda, do tego, żeby klient zarówno kupując klasę piątą nie był tylko od jednego, prawda, surowca uzależniony, więc to naprawdę jest szerokie spektrum, jeżeli chodzi o wybór kotłów na paliwa stałe klasy piątej. Nowoczesne kotły na paliwa stałe to kotły, które posiadają przede wszystkim wysoką sprawność sięgającą ponad 90%. Nowoczesne kotły posiadają nawet system automatycznego bądź mechanicznego czyszczenia wymiennika paliwa. Tutaj no, zdecydowanie różnią się od tych starych, archaicznych urządzeń, które mieliśmy do tej pory w naszych kotłowniach. Kotły oprócz samego czyszczenia paliwa, obsługi, prawda, mogą mieć rozbudowaną automatykę, czyli możemy kotłami sterować przez internet, możemy sterować przez telefon komórkowy, mamy wgląd przez sterownik pokojowy, nie musimy za każdym razem schodzić do kotłowni, ażeby monitorować pracę samego kotła.